Bogu, drogie siostry, drodzy bracia. Przejdziemy już teraz do czytania, rozważania Bożego Słowa. I zapowiem, że będziemy mieć dzisiaj bardzo proste poselstwo. Bardzo jasne, proste. I myślę, że jeśli nazwę je podstawowym, wcale się nie pomylę. Otwórzmy sobie na sam początek Księgę Izajasza, 49 rozdział. I od 8 wiersza będziemy prowadzić nasze rozważanie na temat Bożego Słowa. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr, ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. I tak jedni będą przychodzić ze wschodu, a drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju synitów. Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. I tutaj się zatrzymam, ponieważ chciałbym zrobić krótki wstęp do dalszego naszego rozważania. Kochani, cały ten fragment tchnie taką radością. Czytając ten fragment, odczuwa się takie poczucie spełnienia. Bóg coś przygotował, Bóg coś uczynił i jest to naprawdę wspaniałe dzieło. Od 8 wiersza poprzez 13 wiersz czytamy o tym, że z ludźmi się coś stało, że więźniowie wyszli na wolność, że ci, którzy chodzili w ciemnościach, ujrzeli światło. Że oto Pan toruje drogę poprzez wszystkie góry. Na pastwiskach się będą paść. W krynicznych wodach będą przebywać. Kochani, cały ten fragment tchnie taką radością. I pierwszą myślą, i tą podstawową myślą jest, nie da się tego jakby tutaj odrzucić, jest fakt tego, że ten fragment mówi o powrocie Izraela na swoje ziemię. Bo to napisane jest, że tak, jedni będą przychodzić ze wschodu, drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju synitów. Wielu biblistów ten fragment uważa za to proroctwo czasów ostatecznych, kiedy, tak jak powiada ten fragment, nawet tam z Chin dalekich, czyli z kraju synitów, będą przychodzić z powrotem na ziemię Izraela Żydzi, Izraelici. Ale też nie można na tym poprzestać, bo czytamy w 8-9 wierszu jakby proroctwo tego, co Pan Jezus będzie czynił. Tak bardzo jasne odniesienie do tego, jak będzie wyglądała posługa Pana Jezusa. To czytamy, że On będzie pośrednikiem przymierza z ludem. On podźwignie kraj, porozdziela spustoszoną własność dziedziczną. Do więźniów powie wyjdź. Do tych, którzy chodzą w ciemności, powie pokażcie się. I tak możemy cytować kolejny fragment, w którym jest napisane, że kraj chodzący w ciemności ujrzał światło wielkie. Jan rozpoczyna swoją Ewangelię, mówi prawdziwa światłość przyszła na świat. Więc nie można tego także odrzucić, iż ten fragment mówi o dziele Nowego Testamentu. A więc o zbawieniu człowieka, o nadziei, o radości, o wyjściu na wolność. I tak do tego 13 wiersza ten fragment tchnie takim duchem Nowego Testamentu. Odkupieniem, zbawieniem, radością nowego życia. A jednak, mówi 14 wiersz. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Kochani, do tego 13 wiersza
Wydaje się, jakby to było niebo, które jest za oknem. Nie widzę dokładnie, ale jeszcze od samego świtu wiem, że było bezchmurne. Pełne takiej nadziei, radości, piękny dzień, słoneczny, bez jakichś większych problemów zapowiadających się na niebie. A jednak czasem na tym niebie pojawią się chmury. A jednak czasem na tym niebie kłębią się tak, że potrafią przykryć to piękno. Bywają takie dnie, w których poranek jest bezchmurny, a już środek dnia ciemnoszary, deszczowy, burzowy. Bywają takie sytuacje w życiu wielu chrześcijan, ludzi, którzy doznali radości piękna tych kilku wersetów, a więc uwolnienia, radości nowego życia, zbawienia. A jednak przychodzi pewien dzień, coś się zaczyna dziać, że człowiek potrafi dojść do tego niechlubnego, nieprzyjemnego wniosku. Pan mnie opuścił. Pan o mnie zapomniał. Kochani, w jakich okolicznościach może to się dziać, że dochodzimy do takiego wniosku? Mam przynajmniej trzy takie sytuacje, w których może się to dziać. Jedna, można powiedzieć, polega na, albo jest wyciągnięta z moich obserwacji, ponieważ jakiś czas temu zacząłem obserwować taki, to już był jakiś długi czas temu, pewien trend w chrześcijaństwie. Trend do wzniosłych, wielkich eventów, konferencji, wielkich świateł, dymów, wiele emocji. I teraz zastanawiam się, czy być może i młode pokolenie, nie tylko młode pokolenie, zaczęło używać tego jak narkotyku. Już tłumaczę, na czym polega to moje rozważanie. Ponieważ oto jest jakaś konferencja, jest jakiś wielki event, zdarzenie, jest mnóstwo emocji, dużo się dzieje. I nagle człowiek ten jedzie do domu. I jest pewien kontrast. Tam się tyle działo, tu się nie dzieje nic. Tam było tyle emocji, tyle zdarzeń, tyle rozmów, a tu szary dzień. Wiecie, to może budzić pewne, do pewnych wniosków. Oto tam Bóg działał, a tu gdzie jest Bóg? Tam Bóg był ze mną, widziałem rzeczy. Panie, zapomniałeś o mnie? To jest pewnego rodzaju moja obserwacja, ponieważ zdarza się, że kiedy organizuje się jakiś obóz, czy jakieś zimowisko, czy cokolwiek z takiego, można powiedzieć, arsenału większych zdarzeń niż zwykła codzienność, to pierwsze dwa dni takiego wydarzenia, w pierwsze dwa dni trzeba wszystkich reanimować. Zwykle. Trzeba podnosić, aby dojść do jakiegoś stanu. Trzeba odkopać to wszystko, co być może było zawalone w zwykłym, codziennym dniu. Wiecie, mam pewne przemyślenie. Kiedyś zastanawiałem się nad zwykłym, szarym dniem, ponieważ i mnie dopadła taka frustracja tym, że tak mało się dzieje. Kiedy szedłem na spacer, gdzieś wewnętrznie odebrałem pewne słowo, pewną myśl. I to tak jakby Bóg chciał powiedzieć: Damian, nie bój się tych zwykłych, szarych dni. Bo ja byłem, można powiedzieć, troszkę w strachu. Nic się nie dzieje, być może Pan nie słyszy Boga jakoś tak wyraźniej. Co się dzieje? Myślałem, Bóg wtedy przyszedł i mówi: nie bój się tych zwykłych, szarych, zwykłych dni. Ponieważ wszystko, czego oczekuję w tych zwykłych dniach, to prostej Twojej relacji ze mną i wierności. I odpocząłem w tym, jak to usłyszałem. Ponieważ wiedziałem, że Bóg nie oczekuje ode mnie, że będę bąkę każdego dnia. Albo jeszcze kimś innym. On chce, żebym był z Nim. Po prostu z Nim. I zacząłem nad tym myśleć, rozważać. I stanął przed moimi oczami Józef. I stanęła przed moimi oczami Maria. Oczywiście w moim rozważaniu, żeby nikt nie pomyślał. Kochani, rozważałem sobie o Józefie. Rozmyślałem, że ten człowiek żył, po prostu żył i nagle, czytamy, pewnego dnia przyśnił mu się sen. Pewnego, zwykłego, szarego dnia przyszedł Bóg. Ja to pomyślałem sobie już o wspomnianej wcześniej Marii, która żyła zwykłym, prostym, wiernym życiem i oto pewnego, zwykłego, szarego dnia stanął anioł, aby oznajmić Boże poselstwo.
Nie bójmy się więc zwykłych szarych dni. O tym było ostatnio nawet mowa. Bo to są dni, w których potencjalnie Bóg też chce działać. A poza tym te dni to najlepszy czas na kształtowanie naszego życia, naszego charakteru. Więc ja tamtej pory nie boję się takich dni, kiedy nie za wiele się dzieje. Wiem, że Bóg w tym czasie oczekuje po prostu wierności, relacji, bycia z Nim. A to, czy coś się będzie działo, nie ode mnie zależy, ale od Niego. I od mojej relacji z Nim, bycia po prostu z Nim. A więc jest to jakby pierwszy powód. Ludzi, którzy zafascynowali się tymi wielkimi wydarzeniami, nie potrafią poradzić sobie z codziennością. I oto marnieją w swojej codzienności i zastanawiają się, gdzie jest Bóg. Czy Bóg o mnie zapomniał? Tam, na tym wielkim wydarzeniu, na tej wielkiej konferencji, tam był Bóg. Ale tu ze mną w domu? Gdzie jesteś, Boże? Czy Ty w ogóle o mnie pamiętasz? I być może to jest jeden z powodów, dla których ludzie dochodzą do takiego wniosku. Inny powód to, gdy nawarstwiają się w naszym życiu liczne problemy. Pojawia się choroba, pojawiają się dolegliwości, problemy finansowe z pracą, z firmą, ze szkołą, ze studiami i jakby te problemy zaczynają się nawarstwiać. I wtedy zwracamy oczy ku górze i wołamy: Boże, czy Ty pamiętasz o mnie? Widzisz, jak tego jest wiele? Być może w dalszym swoim rozgoryczeniu wołamy: Boże, gdybyś faktycznie był ze mną, może by tych problemów tyle nie było. Gdzie jesteś, Panie? Pamiętasz o mnie? Czy Ty jeszcze o mnie pamiętasz? Jest tyle ludzi na świecie, tyle problemów. Ty musisz słuchać tego wszystkiego. Czy pamiętasz o mnie? Tu w Ustroniu. Czy pamiętasz o mnie? Więc być może to jest drugi powód takiego wniosku. Trzeci powód to, gdy wołamy, a brak odpowiedzi. Kiedy modlimy się, kiedy wzywamy Pana, kiedy prosimy i prosimy, i kiedy pukamy i pukamy, a odpowiedź jakby nie nadchodziła. Wtedy też może serce zwrócić się przeciwko nam i podpowiadać nam takie oto słowa: Boże, czy Ty o mnie pamiętasz? Czy jeszcze w ogóle Ciebie interesuje moje życie? Przecież ja się modlę, przecież zgodnie z Twoim słowem wołam, Twoje słowo mówi, że mi odpowiesz, a Ty nie odpowiadasz. Dlaczego tak jest? Być może o mnie zapomniałeś. Pamiętajmy o tym, że Pan patrzy z ukrycia, mówi Boże Słowo. Więc On tam jest. I nie wiedzieć czemu nie odpowiada, jeśli nie odpowiada w Twoim życiu przez jakiś czas. Ale był ktoś taki, kto doskonale zrozumiał, dlaczego Pan nie przyszedł od razu z odpowiedzią. Był Daniel, który modlił się i modlił się, modlił i modlił i modlił się tak długo, że już nawet w połowie wielu z nas by skończyło. Ale on modlił się dalej. I oto u końcu tych dni jego modlitwy i próśb przyszedł Pan nie tyle z odpowiedzią, ale nawet z wytłumaczeniem, czemu to się ociągało. A więc, kochani, często nie rozumiemy, dlaczego odpowiedź nie przychodzi od razu. Ale niech będzie wiara w naszych sercach i zaufanie, że Pan słyszy, że opóźnia się to z jakiegoś powodu. Czasem nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale musimy wiedzieć jedno: On słyszy i widzi. To na pewno. Kochani, więc to przynajmniej te trzy powody. Ale oto kolejny fragment zechciejmy przeczytać. Ponieważ Pan przychodzi z pocieszeniem, z instrukcją, z wytłumaczeniem. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu? I nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona. A więc czy kobieta, która urodziła dziecko, która ma w swoich ramionach niemowlę, potrafi zapomnieć o nim, odrzucić je w niepamięć? Czy potrafi przejść do porządku dziennego i zupełnie o nim zapomnieć? Tak po ludzku i można powiedzieć z serca rodzi się taka odpowiedź: nie, nie potrafi. Przecież to za mocna więź matki i dziecka.
Jednak wiemy, że dzisiejszy czas i to, co dzisiaj się dzieje na świecie, pokazuje też zupełnie coś innego. Wiele kobiet, mężczyzn, małżeństwa wspólnie razem decydują się na aborcję i nie tylko zapominają o tym dziecku, ale też skracają jego istnienie. Więc jakoś potrafią zapomnieć, chociaż boję się myśleć, czy tak naprawdę do końca o nim zapomną. Czy czasem nie będą przeżywać koszmarów, czy czasem nie będą mieć wyrzutów sumienia, nie wiem. A wydaje mi się, że jest to zbyt drastyczna reakcja, zbyt drastyczna, drastyczny czyn i zbyt mocna więź człowieka z człowiekiem, jednej krwi, jednego ciała, żeby tak po prostu o nim zapomnieć. I Pan Bóg też o tym wiedział, dlatego mówi, że choćby nawet one zapomniały, nawet kobiety, które urodziły, zapomniały o swoim niemowlęciu, o swoim dziecku, gdzieś porzuciły tą więź miłości, relacji z dziecięciem. Jednak ja Ciebie nie zapomnę. Jednak, tak mówi Bóg, jednak ja o Tobie nie zapomnę. Choćby nawet ta matka porzuciła to dziecię, to ja nie zapomnę o Tobie. To jest bardzo silne przesłanie dla Ciebie i dla mnie także i dzisiaj. Kochani, pomyślmy przez chwilkę, co powoduje tą mocną więź matki z dzieckiem. I tak rozważałem to, nigdy nie urodziłem i nigdy nie urodzę dziecka, ale spróbuję przemyśleć i spróbuję rozważyć razem z Wami, co powoduje tą silną więź. I choć jeden z argumentów, czy kilka z argumentów mogą być zupełnie nietrafne, to jednak posłuchajcie i rozważcie je przez chwilę. Trud zrodzenia, trud ciąży, trud, który musiała nieść, z pewnością odbija to piętno w życiu. To jest jakby moje ciało. To jest to moje utrudzenie. To jest ten owoc tego ciężaru, można tak powiedzieć. Miłość, która się z tego rodzi, ta głęboka i wielka miłość matki i dziecka. Cierpienie, które towarzyszyło porodzie. Radość z narodzenia. O tym też dzisiaj była mowa. Tych kilka argumentów. Gdybym poprosił którąś z sióstr, pewnie pomnożyłyby się inne argumenty. Natomiast ja jestem nieco oczywiście ograniczony w tych rozważaniach, więc pozostanę tylko przy tym. A więc te wszystkie argumenty, które mi się udało zdobyć, powodują tą silną więź, którą tak trudno jest rozerwać. Kochani, a pomyślmy przez chwilkę o Panu Jezusie. Trud zrodzenia. Miłość, ta nieprzebrana miłość Boga do człowieka. Cierpienie, które towarzyszyło Panu Jezusowi przy tym dziele odrodzenia i radość z narodzenia ludzi. I te wszystkie argumenty powodują tak głęboką więź, że Bóg nie może zapomnieć. Przeczytam pewien cytat. Pan Jezus, patrząc na każdego z nas, widzi w nas trud swojej duszy, a tego nie może nigdy zapomnieć. To jest zbyt mocne doznanie i zbyt wielkie było to dzieło, aby Bóg mógł o nim zapomnieć. Kiedy Pan Jezus myśli o krzyżu, widzi każdego z nas. Bo krzyż to myśmy Mu zgotowali. A więc, kochani, gdy Pan Jezus widzi, gdy Pan Jezus patrzy na nas, widzi trud swojej duszy, tego się nie da zapomnieć i tego nie może zapomnieć. Więc nigdy nie zapomni o nas. Choćby matka porzuciła dziecię, ja o Tobie nie zapomnę. Tak mówi Pan. Pytam się więc, czymże jest człowiek za psalmistą z 8 rozdziału, z 8 psalmu? Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? I byłbym bardzo nierozsądny, gdybym próbował teraz podwyższać wartość człowieka i starać się jakoś siebie wywyższyć. O, jacy jesteśmy wartościowi, jacy jesteśmy wielcy, że Pan o nas pamięta. Ja czytając ten fragment, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, widzę jakby autor zadziwiał się Bogiem, a nie człowiekiem. Kimże więc jesteś Ty, że pamiętasz o człowieku?
kim jest Bóg, że zwraca uwagę na nas. Inaczej, czymże jest człowiek? Czytam tutaj bardziej i mógłbym kontynuować te słowa. Człowiek jest prochem. Człowiek jest nicością. Jego miłość jest jak rosa. Dzisiaj czytaliśmy. Czymże więc jest człowiek, że Ty, Boże wielki, o nim pamiętasz? A jednak Bóg pamięta. Otwórzmy jeszcze fragment 44 rozdziału Księgi Izajasza. Ponieważ, jak już domyślacie się, tytuł tego zwiastowania będzie Bóg nigdy nie zapomni o nas. I kiedy przygotowywałem się do tego zwiastowania, do tego kazania, modliłem się, Panie, ja wiem, że są ludzie na tym miejscu, którzy gdzieś doszukują się w swoim życiu takich właśnie wniosków, że Ty, Boże, zapomniałeś, że Ty już nie słyszysz. Pozwól mi zwiastować dzisiaj tak, aby to serce się podniosło, aby udowodnić każdemu na tym miejscu, że Bóg nigdy nie zapomni. Że Bóg nigdy nie straci Cię przed swoich oczu. Nigdy. Jest pewna myśl, która bardzo mi towarzyszy. Gdyby Bóg choćby na sekundę zapomniał o kimkolwiek z nas, umarlibyśmy. Czytamy, że On podtrzymuje wszystko przy życiu. Więc jeśli by zapomniał o choćby jednej osobie z nas, gdyby przez minutę albo przez sekundę zapomniał o mnie, padłbym martwy. Ponieważ przestałby podtrzymywać mnie przy życiu. A jednak On o wszystkim pamięta i o każdym z nas pamięta. To jest bardzo ważne. Kochani, Izajasz 44 rozdział. Pierwszy, drugi wiersz. Lecz teraz słuchaj, Jakubie. Lecz teraz posłuchaj, każdy, który tu siedzisz na tym miejscu i który borykasz się w sercu swoim z tą paskudną myślą, że Bóg być może o tobie zapomniał. Albo się odwrócił od Ciebie. Posłuchaj, Jakubie, mój sługo, i Ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który Cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. I 21 wiersz. Pomnij na to, a więc Ty pamiętaj o tym, wspomnij na to, Jakubie i Ty, Izraelu, gdyż Ty jesteś moim sługą. Stworzyłem Cię, jesteś moim sługą. Izraelu, co zrobię? Albo czego nie zrobię? Nie zapomnę o Tobie. Nie zapomnę o Tobie. Ten 21 wiersz mówi, słuchaj, Ty pamiętaj. Ty pamiętaj, człowieku, jakby Biblia dzisiaj nas instruuje. Ty pamiętaj o tym, że ja nie przestanę pamiętać. Ty zapamiętaj, Ty nie przestawaj pamiętać o tym, że ja nie przestaję pamiętać. Więc to powinno nas podnosić na duchu. Nie wiem, co przeżywasz w swoim życiu. Być może faktycznie problemy się nawarstwiają. Być może są trudności. Gdzieś masz, być może żal do Boga. Gdzie jesteś, Panie? Ja o Tobie pamiętam. Tak jakby Bóg chciał dzisiaj Tobie powiedzieć, pamiętam o Tobie, widzę Cię, słyszę Cię, gdziekolwiek jesteś. Pamiętam o Tobie. A więc jesteśmy Jego dziełem. Kochani, jakiś czas temu rozważałem, też rozmyślałem, przypomniało mi się pewna historia, słowo. Oto Noe dryfował po wielkich wodach. Noe mógł tylko sobie wyobrażać to, co było już pod wodą. On mógł tylko wspominać, jaki kolor mają liście, jak wyglądają drzewa. Mógł tylko wspominać o tych pięknych górach, pagórkach, rzekach, ustronnych miejscach. Musiał sobie to tylko wyobrażać, ponieważ to wszystko już było pod wodą. Ale czytamy takie jedno bardzo mocne zdanie w całej tej historii. Oto Bóg wspomniał na Noego. Inne tłumaczenie mówi, Bóg pamiętał o Noem i o zwierzętach. Dlatego pozwolił mu postawić nogę na suchym lądzie. Dlatego. I nie wiem, być może Noe gdzieś przeżywał trudności, dryfując na tych wodach, nie widząc w ogóle jakby nadziei na horyzoncie. Mógł przeżywać jakieś trudności. Zastanawiał się, jaki będzie koniec tego wszystkiego. Bóg pamiętał o Noem. Być może Ty dzisiaj dryfujesz
jakby w swoim życiu na tej łodzi i nie wiesz, co przed tobą, niczego nie widzisz. Nawet nie potrafisz, być może nie masz nadziei na to, aby się z kimś dogadać, tak jak Noe w arce ze zwierzętami. Także nie masz jakby nadziei. Czujesz brak nadziei, nie masz z kim porozmawiać nawet. Wiedz jedno, Pan pamięta. Pan pamięta i On widzi. Inny przykład, oto Łotr na krzyżu wołał: Panie, wspomnij na mnie. Wspomnij, przypomnij sobie o mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A Pan Jezus nie odpowiedział mu jednoznacznie na to pytanie. Odpowiedział mu tak, jakby dając do zrozumienia, że on nigdy nie zapomni o nim. Że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Że on nie musi o nim sobie wspominać. On będzie pamiętał. Po prostu będzie. Kochani, a więc mogłoby to pozostać jakąś treścią, tylko zwykłymi słowami. Ale oto są przynajmniej dwa owoce tego, że Pan pamięta. Więc dwa rodzaje działalności Boga, z których możemy wyczytać, że On o nas pamięta. Otwórzmy sobie list do Filipian, 1:6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. To znaczy, że Pan, który rozpoczął dzieło, nie zapomni w połowie o swoim dziele. Nie przestanie pamiętać o tym, w co się zaangażował. Nie zostawi w połowie swojej roboty. Nie tak jak człowiek czasem, który zapomina. On jest Bogiem. A więc ten, który rozpoczął dobre dzieło, będzie je pełnił niestrudzenie każdego dnia nad twoim życiem, aż do dnia objawienia Chrystusa Pana. I to jest dla nas nadzieja, że nie będzie przerwy. Że nie będzie w tej szychcie przerwy. Nie będzie. Ani na chwilę. On to czyni cały czas. Cały czas ustawicznie pracuje. Jest zaangażowany. Jest zainteresowany. Nie zapomina. Kochani, jest taka przywara wielu ludzi. Ja też mam pewne znamiona tej przywary. Słomiany zapał. I ten słomiany zapał nie dotyczy Boga. Kochani, pozwólcie, że przez chwilę rozważę, ponieważ obserwuję sam siebie i widzę, jak to działa czasem. Na początku, kiedy jest zapał, nie nazywa się to słomiany zapał. Nazywa się to wielki zapał do czegoś. I objawia się to tym, że myślimy o czymś bardzo mocno, intensywnie. Pochłania to czas, jesteśmy tym zainteresowani. Nie ma ceny nie do zapłacenia. Jesteśmy w stanie poświęcić wiele. Nieważne są przeciwności. Przeciwności raczej dodają smaku temu wyzwaniu. Sprawiają, że jest to bardziej atrakcyjne. A więc tak to wygląda na początku. Później, po czasie, to nasze wielkie zaangażowanie i to wielkie dzieło staje się udręką. Ta rzecz staje się mniej wartościowa. To dzieło, w które się zaangażowaliśmy, staje się mniej wartościowe. Okazuje się, że są lepsze rzeczy do zrobienia. Że jest ich wiele więcej. Trzeba to jakoś zakończyć. Wiele razy takie myśli także przychodzą. Rozpocząłem coś, no trzeba to jakoś zakończyć, żeby nie było wstydu. I w końcu, jeśli mówimy o słomianym zapale, to na końcu pojawia się zapał do czegoś innego. Kosztem tego, co się do tej pory robiło. A więc podsumowując to krótkie rozważanie, to co się robiło do tej pory z pełnym zapałem dla chwały i uznania, teraz, kiedy ten zapał ostygł, robi się to tylko po to, żeby nie zaznać wstydu i hańby. A to już jest inna motywacja. To jest jakby inny pułap robienia tego czegoś. Ale czytamy w Bożym Słowie, w liście Jakuba, że w Bogu nie ma ani chwilowego zaćmienia. Nie ma ani chwilowej przerwy. Nie ma obrotu sytuacji, obrotu jego charakteru. Nie ma zmiany. Jeśli on coś rozpoczął z zapałem, to z zapałem skończy. Jeśli jest pełen gorliwości o dom, tak jak mówi Boże Słowo,
to dom będzie pełen gorliwości do samego końca. Bo taki jest Pan. Od początku do końca. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. I ten początek równa się koniec. Po prostu On jest. Pełen zapału. Więc jeśli mówimy o tym, że będzie pełnił pracę nad naszym życiem od początku do końca, to co rozpoczął, także zakończy, to ten zapał na początku jest taki sam jak i teraz i na końcu. Więc jeśli ty nawet myślisz i jeśli nawet twój zapał spadł, jego zapał nie ostygł. On ciągle jest zapalony. Ciągle pamięta, ciągle myśli, ciągle pracuje. I to jest dla nas wielka, wielka nadzieja. Kochani, Pan Jezus powiedział taką oto przypowieść, takie porównanie w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Mówi o tym, że pewien budowniczy zabiera się za budowanie wieży. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. I chociaż ten fragment dotyczy czegoś innego, obliczenia kosztów, ja wiem, że Pan Bóg dawno, przed założeniem świata, obliczył koszty na ciebie i na mnie i powiedział: zapłacę. Powiedział: zapłacę i to, co rozpocząłem, dokończę. I nikt nie będzie się śmiał w połowie, że przestałem pracować, bo ja zrobię to do końca. Taki jest Pan Bóg i takie jest Jego dzieło. I choćby całe piekło stanęło naprzeciw ciebie i mnie, On dokończy swe dzieło. On dokończy. Kochani, jest też druga Boża działalność, Boże dzieło, które każdego dnia się dzieje na tam gdzieś przed Bożym tronem. Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 34 wierszu. To słowo, które podnosi mnie każdego dnia. 8 rozdział, 34 wiersz. I czasem nam się wydaje, że jesteśmy jak Noe, gdzieś wyrzuceni w pustkowie, nie mający nadziei na nic. Czasem nam się wydaje, że sami jesteśmy w całym tym chrześcijaństwie. I gdzieś Bóg patrzy z daleka. Ja wam powiem, że nawet jeśli Jego głosu nie słyszymy, jeśli nic się nie dzieje, tam przed Bożym tronem twoje i moje imię pada każdego dnia przed Ojcem. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Każdego dnia, w każdej minucie, nie wiem jak On to robi, że potrafi objąć tym wstawianiem się całą ludzkość, swój lud. Nie wiem jak to robi, ale to robi. Ale przypomina Ojcu, przypomina o każdym z nas, wstawia się za nami. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 7 wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to tak działa, że najczęściej właśnie z powodu naszych upadków, z powodu grzechu, z powodu potknięć, zawiniliśmy w czymś. Tak często potrafimy zawinić. I tak często po tym wszystkim przychodzi ta myśl: Bóg może mnie opuścić, albo Bóg już o mnie nie pamięta. Zbyt wielka jest moja wina, jak Kain czasem się zachowujemy. Ale oto tam w niebie rozgrywa się scena, która potrafi wzruszyć niejedno serce. Tam w niebie Syn staje jako obrońca. To ja ich wykupiłem, ja zapłaciłem, ja odkupiłem, oni są moi. Ojcze, pamiętaj, wspomnij na to, co uczyniłem dla Niego. Nie wiem, jak to wspominanie przed Ojcem może wyglądać, ale podejrzewam, że naprawdę wiele, wiele słów musiało paść co do mojego życia przed Ojcem z ust Pana Jezusa, aby mnie bronić. Bo wielokrotnie, wielokrotnie daję temu powód. Ale wiem, że jest orędownik. Wiem, że jest Pan. Wiem, że On tam jest. I każdego jednego dnia moje imię, Twoje imię pada przed tronem Ojca. Nie ze względu na to, kim ja i Ty jesteśmy. Nie z tego względu. Ale ze względu na to, kto jest tym orędownikiem.
Kochani, to powinno dzisiaj podnieść nasze serca. To powinno dzisiaj ustawić w prawidłowy sposób nasze serca. Jeśli to zbolałe serce w Tobie gdzieś Cię oskarża, gdzieś powoduje, że myślisz, Bóg już nie myśli o mnie, nie pamięta. Niech te słowa Cię podniosą. On tam jest i Cię widzi. On pamięta o Tobie. Niech nas to wszystko, co dzisiaj było powiedziane, mocno podniesie w górę. Pamiętajmy o tym, że On zawsze pamięta. Niech was wszystkich Bóg obficie błogosławi. I niech zbolałe serca, znękane dusze dzisiaj zostaną pokrzepione tym słowem. Pamiętajmy o tym, że On nigdy nie zapomni. Niech was Bóg błogosławi. Amen.